Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieram Was do miejsca, które pewnie znacie, a może nie znacie, nie wiem. W tym miejscu chodzi o to, że zawsze jest kolejka. Zobaczymy sobie, czy w ogóle warto stać w tej kolejce. Ja w manekinie byłem ostatnio jakieś 6 czy 7 lat temu, może nawet 8 lat temu. Zawsze tam było tak, że po prostu dało się zjeść coś w miarę dużego za niską cenę. Przynajmniej ja tak to kojarzę. Pamiętam, że kiedyś takiego sporego naleśnika mogliście tam sobie zamówić za jakieś chyba 13 zł. Nie wiem jak jest teraz, pewnie jest drożej, tak jak zresztą wszystko jest droższe. Jest mała kolejka, są chyba 3 osoby z tego co widzę. Dla nas to dobrze, ale zaufajcie mi, kiedy tędy nie przejedziecie, zawsze tutaj jest kolejka. No jakaś tam kolejka jest. Jedliśmy te zdrowe rzeczy w 4F i patrzcie jak mnie wypryszczyło. Ja muszę jeść kebaby i muszę jeść burgery i te zapiekanki z budek. Po zdrowym jedzeniu strasznie mnie wypryszczyło. Nagrywasz cały czas? Tak. Ty się cały czas kameruje? No, oczywiście. A ty byłeś w manekinie kiedyś? Raz, nie pamiętam po co. Ja też właśnie raz byłem. Jadłem, pamiętam, jakiegoś naleśnika wytrawnego z jakimś mincem tam w środku. No i co, no chyba zamawiamy dzisiaj grubo, czy nie? Jesteś głodny? Okej. Okay. Widziałem wasze komentarze i niektórzy piszą, że ten film z 4F to była współpraca. No ogarnijcie się trochę, powiedziałem wam, że to nie jest współpraca. Przecież po co miałbym ściemniać? Jakby to było tak jak mówicie, no to bym to powiedział. Co za problem? To nie są czasy, w których jak youtuber współpracuje i dostaje kasę za reklamę, to ludzie na to patrzą jakoś źle, więc nie ma tu jakby czego ukrywać. Tak? Tak jest. No. Dobra, zamawiamy dzisiaj całe menu. Nie no, nie zamówimy. Siema. Widzowie, oni mnie tutaj śledzą chyba. Widzicie, jakbyście mieli mnie na Instagramie, byście wiedzieli, że tutaj jestem. Ale może lepiej nie wchodźcie tam, bo nie ma co. Widzicie, stoimy tu już, no na moje oko to tak dobre 5 minut. Kolejka się w ogóle nie rusza. Zmierzmy czas może jaki będzie. Mierzymy czas? Mhm. Dobra, stoimy 5 minut już, nie? Z 15:10, już mają minusa. Dobra, co, zamawiamy sobie pewnie dwa wytrawne naleśniczki. Jakiegoś jednego na słodko, na pół, żeby sobie coś tam skubnąć na słodko. W ogóle są dwa lokale, ale ten ma najwięcej opinii. Ponad 17 tysięcy. No tak, ale w tym drugim też zawsze kolejki są. Tu jest tak, wiecie, bardziej światowo. Proszę kamerzysto mój kochany, spójrz tutaj co się dzieje, gdzie my w ogóle jesteśmy. My jesteśmy w dużym mieście. Sklep obok mnie otworzyli. 7 kas, jedna czynna. Kojarzycie coś takiego? Kojarzycie to? A w ogóle proszę przestać się śmiać z mojej fryzury, bo bardzo mi się to nie podoba. Okej. Oni muszą myśleć, że ja w ogóle nie czytam tych komentarzy. A, powrót kolorowego, 2023, to tak było mniej więcej. Sklep obok mnie otworzyli. Wszystko mnie spędzi. Przenosimy pluskwy po całej Warszawie. Stoimy to już naprawdę długo. Co lepiej, jak jest taka fryzura, czy na zakolaka lepiej, o tak? Jak uważasz? Na zakolaka. Na zakolaka lepiej, nie? Ja się golę niedługo chyba na łyso, albo zrobię sobie różowe włosy. Więcej subów będzie może wtedy. Chociaż i tak jest nieźle, ładnie to idzie, powiem wam, naprawdę ładnie to idzie, jestem w szoku. Nie spodziewałem się. Słuchajcie, są tu naleśniki wytrawne w wielu różnych formach, wiele różnych smaków, wiele różnych wypełnień naleśnika, różne farsze po prostu. Są naleśniki zapiekane z serem, są sałatki, są zupy, są makarony. Wjeżdżamy do manekina dzisiaj, wiecie o co chodzi, będziemy jeść naleśniki, bez żadnej konfitury, tylko z dżemem. Masakra, jest tam bardzo dużo ludzi, a jak jest dużo ludzi, to ja się trochę krępuję. Nie krępuj się, nie krępuj. Dobra, stoimy tutaj za długo po prostu. A pomyśl sobie, jak tu są naprawdę takie kolejki na 10 osób. No już jest duża, zobacz. Ja za dwie dychy mogę kogoś puścić. Ty, a może manekin zatrudnia tutaj osoby po to, żeby właśnie stały w tej kolejce cały dzień? Była taka teoria, gdzieś widziałem w necie w ogóle, że sztuczny tłum niektóre restauracje robią, żeby po prostu zwiększyć prestiż. Już jakby jesteśmy jedną nogą w środku. A w ogóle nie czuć zapachu jedzenia, jak się drzwi otwierają. Magda Gessler już mi powiedziała, że powinno być czuć zapach jedzenia, a nie czuć. Dobra, jesteśmy już w środku, jest 15:30, 15:34. Napiszę wam tutaj, ile czekaliśmy w kolejce, bo nie pamiętam, która była, jak zaczęliśmy w ogóle stać w kolejce. Wszystko jest w formie naleśników, no z tego słynie maneki. Oprócz jakichś tam pojedynczych pozycji, takich jak makarony, ale tego jest zdecydowanie mało. No i widzę tutaj jeszcze, że są jakieś zupy. Z naleśników wytrawnych zamawiamy dwie pozycje. Pierwsza to będzie kebab. Oczywiście, że kebab. Trzeba jakoś te pryszcze załagodzić, trzeba zjeść kebaba. Druga pozycja to będzie burrito. Na słodko zamawiamy najdroższą pozycję z karty. Czyli naleśniki czekoladowe, Ferrero, mascarpone, Nutella, manekinella i orzechy. Nie wiem co to jest manekinella, ale to jest słodkie, to na pewno będzie dobre. Coś do picia pan sobie życzy? Poproszę. A co by pan sobie życzył? My tu mamy cappuccino? Nie, ja jakiś espresso bez mleka. Cappuccino, espresso. Espresso. Espresso i cappuccino, dobrze, nie ma problemu. Weź to wykarm. Bestia.
nie ma luzu, człowieku. Nie ma. Przepraszam bardzo, dlaczego w moim daniu pływa ząb kucharza? Bo za bardzo tutaj nie rozumiem. Niedługo nas nie będą wpuszczać. W ogóle porcje jakby na dodatki na jedną porcję są popakowane w reklamówki. Wcześniej są chyba poodważane. Widzę, że z takich reklamóweczek nakładają. Nie spodziewałbym się tutaj tego, że każdy farsz ci kucharz robi na bieżąco do naleśnika. To na pewno nie. Pierwsza pozycja, którą próbuję, to jest naleśnik burrito. Papryczka chili sugeruje nam chyba, że danie jest ostre, albo to przez nią może być ostre, jeśli ją sobie zjemy. Śmietana i sos pomidorowy. Smakuje jak taki sos pomidorowy z Pizzy Hut do pizzy właśnie. Zacznę dzisiaj od zdrowego. Świeżo, całkiem smacznie, mamy tu sałatę lodową, pomidora i jakiś taki sos, coś a la zielone pesto. Przejdźmy do naleśnika, bo to on tutaj gra główną rolę. Tak wygląda w przekroju. Nie jest to wcale jakieś duże. Mi się kojarzyło, że te naleśniki były większe zawsze. Zimne. Zimne? Zimne, no. Jest zimne. Trochę słabo. Mam trochę problem z tym naleśnikiem, szczerze mówiąc. To, że ten farsz był odgrzewany, no to jest pewne, bo zresztą widzieliśmy, jak tutaj na kuchni panie, które przygotowują te naleśniki, miały farsz w takich torebkach foliowych, po prostu je rozmrażały chyba i wrzucały na patelnię. Czuć trochę w tym mięsie, że to leżało jakiś czas. Nie no, czuję to, po prostu to czuję. Czuję w tym posmak właśnie takiego mięsa, które już jakiś czas leżało gdzieś sobie. Pewnie jak zalejemy to zaraz sosem, to nie będę tego czuł. Plusów to na pewno to, że to w ogóle nie jest tłuste. Ten naleśnik jest smażony praktycznie bez tłuszczu, w ogóle nie jest tłusty. Szału nie ma, farsz smakuje tak bardzo domowo, czyli tak w sumie zwyczajnie. O to mi chodzi, że zwyczajnie. To smakuje tak, jakbyście sami sobie w domu wrzucili na patelnię mięso mielone, dodali do tego trochę pasaty, jakąś kukurydzę z puszki, fasolę z puszki. Nie ma w tym nic takiego wow, jakby od restauracji zwykle oczekuje się czegoś takiego, że jednak ten smak jest trochę inny niż w domu. Wydaje mi się, że mój farsz do burrito, który czasami sobie robię w domu, jest smaczniejszy niż ten. Mam już tutaj kebaba, czyli kolejną rzecz, którą zamówiliśmy. Różnią się sosy. Tutaj jest sos czosnkowy i sos tysiąca wysp. Znowu sałata lodowa. No to jest tak po prostu rzucone, wiecie, żeby coś było. To już lepiej było w przypadku burrito, bo tam przynajmniej był jakiś dressing na górze. W ogóle tutaj większość naleśników wytrawnych, mięsnych, jest właśnie z kurczakiem. Kurczak, w środku ogórek, kapusta. Najbardziej wiecie, co tutaj czuję w tym? Tego właśnie ogórka z sałatki szwedzkiej, takiego octowego mocno. To się najbardziej tutaj przebija. Po raz kolejny, tak samo jak w burrito, brakuje mi tu takiego wiecie, dosypania czegoś z ręki szefa kuchni, żeby to smakowało bardziej restauracyjnie. To jest po prostu zwyczajne, bardzo zwyczajne. Jak najbardziej zjadliwe, ale myślę, że totalnie niezasługujące na ponowne przyjście i zamówienie tego jeszcze raz. I stania w kolejce. A, jeszcze stania w kolejce, o tym zapomniałem. Póki co uważam, że te dania nie są warte stania w tej kolejce. Z sosem smakuje zdecydowanie lepiej, no ale myślę, że nie o to chodzi, żeby sosem przykrywać smak całego dania. Dałbym takie 5 na 10, nic odkrywczego, nic, co by dało wam takie poczucie, że jesteście w knajpie. To smakuje jak jedzenie zrobione w domu, z użyciem podstawowych przypraw, bez żadnych umiejętności tak naprawdę. Zwykła taka pasza trochę. Co tam w nim miało być? Miało tam być Ferrero. Tu nawet jest Ferrero. Chyba, że to jest to Ferrero. Ferrero, Nutella, Manekinella, co by to nie było. Do tego mogliśmy wybrać sobie sos. No i z racji tego, że tutaj teoretycznie powinno być dużo czekolady, wzięliśmy coś po prostu odświeżającego, owocowego. Wzięliśmy malinę. Tu jeszcze mascarpone jest. Dużo czekolady. Dużo mascarpone. Dużo orzeszków. No a tu bym tutaj wrócił. Naleśniczek jest bardzo fajnie zrobiony, jest cieniutki. Mocno czekoladowy, trzeba to lubić oczywiście, ja uwielbiam czekoladę. Jak najbardziej na tego naleśnika, jakąś kawkę bym tu przyszedł. Ciekaw jestem, ile on ma kalorii, ile cukru, pewnie mnóstwo. To jest bardzo dobry naleśnik na słodko. W pierwszej kolejności sprawdzimy naleśnika burrito. Mega dziwnie to smakuje. Może od razu ze śmietaną, może tak jest to stworzone, żeby jeść to od razu w komplecie. Szczerze nie wiem, co o tym powiedzieć. Zwykły naleśnik, ty dajesz 5 na 10, no. 3 na 10 u mnie. Dobra, teraz wiesz za kebabik, tak? Piszecie, że my zawsze jemy razem, ale zobaczcie, mam swoją połowę, tak? Poza tym znamy się tyle lat, że co to za różnica. Te same pluskwy mamy, więc. Naleśnik kebabowy, sprawdźmy to. Smaku w ogóle to nie przypomina kebaba i tylko ten ogórek kryje trochę smak w ogóle, bo on się mega mocno przebija. To podobnie jak tamto, to mi trochę bardziej smakuje, czyli to takie 4 na 10 bym dał. No tu nie ma co próbować, tak? Ogórek i sałata lodowa. Wszyscy wiemy, jak to smakuje. Deser zasługuje na użycie nowych, świeżych sztućców. Słodkie to wiadomo, zawsze smakuje. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby coś słodkiego
było niedobre. Marcepan trzeba dodać, jest niedobre wtedy. Dużo bardziej mi to smakuje z sosem malinowym niż bez, szczerze. Nadal sernik z marakują, top deser. Ogółem cały te... 8 na 10 szczerze, 8 na 10 taki naleśnik deserowy. Właśnie wyszliśmy z Manekina i tak jak wam mówiłem w środku, tak samo zresztą powiem tutaj, że jedzenie średnie. Szczerze dałbym 5 na 10, może nawet 4 na 10. Ten naleśnik na słodko rzeczywiście był ok, ale czy to jest jedzenie warte stania w takiej kolejce? Widzicie jaka za mną jest kolejka w tej chwili? Ci ludzie za mną pewnie będą czekali na stolik 40 minut, może godzinę, nie wiem. Czy to jest tego warte? Nie sądzę. Za naleśnika kebab, za naleśnika burrito, za naleśnika ferrero, czyli tego słodkiego i za dwie kawy zapłaciliśmy 95 zł. Uważam, że nie jest to dużo, ceny nie są wygórowane. Raczej nawet bym powiedział, że jest tanio. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Ale jeśli chodzi o smak, nie szukajcie żadnych doznań tutaj, naprawdę. Tutaj można przyjść szybko, zjeść. A, sorry, nie można przyjść szybko, bo trzeba stać w kolejce. Dla mnie średniawka. Ach, biedni ludzie będą stali w tej kolejce. Może im powiemy, że to nie ma sensu stać. Można w miarę tanio tutaj zjeść. Gdyby nie ta kolejka, miałoby to sens. Więcej stracicie czasu chyba, niż zaoszczędzicie pieniędzy, szczerze. Jeśli masz ochotę na naleśnika i siedzisz w domu, to po co wychodzisz z domu, żeby zjeść naleśnika, jak naleśnika można zjeść w domu? Jajka, mąka, woda, mleko. W 10 minut masz gotowego naleśnika. Ja nie rozumiem twojego podejścia, szczerze. Dobra, czego te hałapy drzesz? O, powodzi się. To odcinek, nowa fura. To jest samochód zastępczy, mój jest cały czas w naprawie. Jest dużo komentarzy a propos tego, co z samochodem. Jechaliśmy sobie, wracaliśmy z gór. Na drodze, na której jechałem dosyć szybko, nagle zauważyłem wielki kamień przede mną. I nie zrobiłem tak, bo myślałem, że jadę za szybko, żeby zrobić tak. No i wjechałem w ten kamień, pół godziny później samochód stanął. Okazało się, że pompa paliwowa cała pękła, wymieniliśmy pompę. Samochód wyjechał z warsztatu i znowu stanął, więc prawdopodobnie i podobno jak ta pompa była rozerwana, to nie było jakiegoś sitka i syf mógł się dostać gdzieś tam. Ja nie wiem, ja się na tym nie znam, ale nie wypłacę się, naprawdę. A!